Rywalizacja to taki trochę wymóg naszych czasów, dlatego że widzimy spadek zaangażowania we wszystko co robi młodzież nie tylko w uprawianie sportu ale wszystkie inne dyscypliny życia ta mechanika gier i struktura gier sprawia że w pewien sposób angażujemy się o wiele bardziej ponieważ chcemy stawać się lepsi widzimy w tym wirtualnym świecie nasze postępy ze świata rzeczywistego co napędza nas do dalszego działania jest to bardziej namacalne możemy się tym podzielić możemy się tym pochwalić i rywalizacja w futbol akademii ma sprawić że zawodnik będzie chciał jeszcze bardziej, w bardziej dedykowany sposób uczestniczyć w życiu szkółki i stawaniu się, stawaniu się lepszym sportowcem, ponieważ jego postać, która rośnie razem z nim, motywuje go do tego, żeby polepszać ją jeszcze bardziej, zdobywać kolejne levele, stawać się lepszym nie tylko dla samego siebie, ale poprzez rankingi na tle swoich kolegów, Rywalizacja, generalnie rywalizacja, jest wpisana w życie młodego sportowca i w ogóle gatunku ludzkiego, a przeniesienie w takie zdrowe realia rywalizacyjne, czyli tej mechaniki gry, sprawi, że jest to bezpieczne środowisko, w którym można porównać się do innego zawodnika w sposób taki bardzo uczciwy, w określonych regułach, i tylko to, jak bardzo my się staramy, odwzorowuje to, co jesteśmy w stanie osiągnąć.